Tylko pierwszy set zasługuje na jakąś pochwałę z naszej strony. Też wypuściliśmy go z rąk praktycznie od początku, prowadziliśmy dopiero w końcówce, gdzieś Zaksa wyrównała. No i na przewagi tą wojnę wygrała, ponad 30 punktów. A później coś na pewno zaczęliśmy gorzej grać, my zdecydowanie, a Zaksa poprawiła na pewno serwis. W pierwszym secie do połowy to zepsuła z 8 zagrywek, myślę, że spokojnie. Później zaczęli oni lepiej zagrywać, my troszeczkę gorzej, nam się ta gra troszeczkę posypała, odjechali. No i nie było ciężko ich dogonić. W trzecim secie źle zaczęliśmy, później wydawało się, że tam do 13 jeszcze tam wrócimy, był jakiś moment i znowu jeden slash, 11 i znowu odjechali na 6 punktów. No i ciężko gonić taki zespół jak Zaksa, tym bardziej jak jeszcze nie funkcjonuje serwis, że nie robimy bezpośrednich punktów albo nie odrzucamy ich daleko od siatki, to ciężko coś zrobić, tym bardziej, że się bardzo dobrze bronili. Myślę też Marcin Janusz dobrą robotę robił właśnie w defensywie przede wszystkim. Wszystkie highbole doprowadzali do siatki, kończyli, no zagrali dobre spotkanie. My poza pierwszym setem na pewno zjechaliśmy z tonu i no musimy pracować, żeby tak jak pierwszy set grać przez całe spotkanie. No i wracać na ten poziom, jeżeli chcę rywalizować z tymi najlepszymi, którzy tak jak Zaksa przez cały mecz grają powiedzmy na równym poziomie, a jeżeli nawet zaczną troszkę gorzej, to później skakują na ten wyższy i już trzymają. Może w tych pierwszych setach te procenty nie były super, ale to wynikało po dobrych blokach, efektownych obronach i te wymiany były długie. No przez większość tego seta trzymaliśmy ten poziom i było tak jak wspomniałem, byliśmy z przodu, ale no końcówka, blok, też akurat pojedynczy blok Orka akurat wpadł, no i set się skończył, a resztę no myślę, że nie ma co tutaj dużo opowiadać, dosyć wyraźna przewaga Zaksa. No, na pewno musimy pracować, jeszcze raz pracować, żeby po prostu w pewnym momencie wrócić na wyższy poziom i go trzymać. Jako pozytyw? Myślę, że na pewno to, że się nie podawaliśmy i walczyliśmy do końca, no ale też jesteśmy profesjonalistami i tego od nas wszyscy wymagają. I na pewno nie jest miło stać po boisku i patrzeć, jak się dostaje 10 punktami w łeb. A resztę co? No, myślę, że pierwszy serwis, ta wyrównana walka, pierwszy nas taki chyba set w sezonie, gdzieś tam powyżej 35 punktów trzymaliśmy. Atakowaliśmy dobrze w sumie, więc nie pękaliśmy, więc to jest na pewno pozytyw tego meczu. Więcej, no tak nie wiem, no w cyfry nie patrzę. Wydaje mi się, że pasywnym blokiem graliśmy w miarę nieźle, ale nie podbialiśmy znowu piłek z tyłu, więc coś tam gdzieś na siatce dotykaliśmy, z tyłu nam wpadało, więc taki dzisiaj naprawdę mocno szarpany mecz.